Dzień dobry, witajcie. Witam się z wami z takimi strasznie popękanymi ustami, ale słuchajcie, strupy mi jeszcze nie zeszły. Już czuję, jak mnie te usta ciągną. Także nie jest lekko, ale powoli do przodu, za chwilę mi to zajdzie i będzie się wszystko to wygodniej nosiło. Andrzejek tam walczy. Andrzejku, co ty wiesz? Łyżki drewniane, bo będziemy robić obiadek, co zaraz zobaczycie. Ale zanim obiad, to Andrzeju, opowiesz naszym widzom, co się od Janie Pawła na naszym osiedlu i na jakie kroki się zdecydowaliśmy. Już idę. No, to poczekajcie, Andrzej zaraz do was wróci. No, to tak, taka dosyć niezbyt ciekawa sprawa, bo osiedle jest dosyć nowe. No, ludzie się zamieszkali tutaj, max powiedzmy w marcu zeszłego roku, także niecały rok wszyscy tu mieszkamy. A w ostatni weekend skroili dwie fury na osiedlu. W jednej ukradli reflektory, można powiedzieć, nie, to jest lampy, nie? No ale reflektory LED-owe nie są tanie, jedna lampa koło 5 koła kosztuje waso, więc to... Szkody wycenione na 10 tysięcy. Więc słabo, a do drugiego auta po prostu się włamali i okradli zawartość samochodu, nie? Czyli jakieś tam przedmioty musiały być zostawione. Więc trochę słaby temat, mamy niby monitoring osiedlowy, ale zarządca tak średnio był skłonny udostępnieniu nagrań. Finalnie przekazał te nagrania policji. No przekazał je policji, a lokatorom nie chcieli tego nigdy pokazać. Nie chcą przekazać tego lokatorom, żeby nie było samosądów ewentualnych. Więc to tutaj się akurat nie dziwię, no ale tak czy siak słabo jest to, że mamy dosyć młode osiedle. Zgodnie z prawem budowlanym nie mamy ogrodzenia, nie więc każdy sobie może wejść. Do tego teraz jest kupa jeszcze remontów, ekip budowlanych, dużo osób się krząta po tym osiedlu. Tak naprawdę na wejście do hali garażowej, to sobie może zrobić każdy, wyjść na przyciskiem, więc no, trochę się boimy o nasze sprzęty. Ja szczególnie motocykle, więc zacząłem opuszczać platformę na noc. W ogóle, ogólnie, tak? W sensie, no. Jak co byśmy nie robili, platforma jest cały czas opuszczona. Dokładnie. Jesteśmy w domu, jest opuszczona, wyjeżdżamy, no to wystawiamy samochód, ale znowu ją opuszczamy, żeby motocykle nie stały na wierzchu. Dokładnie. Także środki bezpieczeństwa zostały podjęte, no i tych środków było jeszcze kilka więcej. Jeszcze więcej. Dzisiaj przyszli do nas panowie z Gerdy, założyli nam dodatkowy zamek w drzwiach wyjściowych. A czy jaki jest koszt takiej usługi? Około 500-600 zł. Nie jest to źle, bo to już jest robota plus sama wkładka. A wkładka jest taka opatentowana, hiper, super, ekstra, nieprzewierceniowa. Tak, porządnie. Pamiętajcie, jeżeli mieszkacie tak jak my na nowych osiedlach, że nie można takich rzeczy robić tak po prostu samemu. W sensie można, ale wtedy tracicie gwarancję. Mhm. Więc trzeba się odezwać do jakby tej firmy, która ma dla was takie usługi właśnie jak ogarnianie zamków. W naszym przypadku właśnie jest to Gerda, od nich mamy zamki, także panowie przyjechali, nawiercili. A to nie jest głupie, bo obsługa w ogóle drzwi zamków u nas to jest właśnie firma Gerda. I to nawet taka pierdoła, jak wam się klamka poluzuje, albo drzwi się będą źle domykać, to dzwonicie do nich, mamy 5 lat gwarancji i z taką badziewną rzeczą jak przykręcenie śrubki przyjeżdża pan i to wam robi, nie? Za darmo. Oczywiście. W ramach obsługi. No, a drugi gadżet, to czekajcie, przyniosę pudełko. A drugi gadżet to jest kamerka. Taka kamerka od TP-Linka. Wydawałoby się, że to jest coś mega drogiego, a się zaskoczyłem, bo całość kosztowała 140 ziko. No kurczę, jest obrotowa, więc można sobie tam dowolny tam system patrolowania zrobić. Postawiliśmy ją sobie przed wejściem, no bo najpierw był problem, jak doprowadzić tam prąd. Mamy kontakt przy drzwiach wejściowych, więc sobie tak dołem kabeleczek poprowadziliśmy. Na Co razie sobie ta podagramy? Kamerka stoi, nie jest jakoś przytwierdzona, więc no teoretycznie każdy może ją zajumać. No ale to jest jakiś tam element bezpieczeństwa, raz, że się gość nagra. Dwa, że to już jest klatka, więc nie powinni tam się krzątać jakieś obcy ludzie. Druga sprawa, słuchajcie, to jest jakby, no teraz ją postawiliśmy, ale docelowo rozważamy to, żeby jednak po prostu przywiercić ją do ściany, ściany, żeby dokładnie. Ona tak nie stała luzem, bo w tym momencie każdy może podejść i po prostu sobie ją zabrać, niestety. Ale jest to mega fajny gadżet, ja powiem, ja chyba się starzeję, ale... Dla mnie, ja się tym tak wczoraj jarałem, bo to jest tak zarąbiasta rzecz. No macie tam wykrywanie ruchu, wykrywanie osób, jest alarm, można zadzwonić do tej kamery, można coś powiedzieć komuś przez głośnik. No po prostu jest kozacka, postaram się wam wrzucić jakiś screen z nagrania z aplikacji, z telefonu, ale jest naprawdę w tych pieniądzach
mega super. Podgląd na żywo działa też przez internet. Nie musicie być podpięci do Wi-Fi waszego. No w tej cenie naprawdę super ekstra rzecz. Polecajka. Tak. I dobra, to może Andrzeju zaprowadź nas i pokażmy, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o te gniazdko, no to właśnie my tu mamy gniazdeczko tak na dole przy drzwiach i to jest w tym momencie no niestety nieestetycznie, my nie chcemy się tu w tej ścianie wiercić, więc to sobie tak ten kabelek jest poprowadzony tutaj dołem. O. Tak mało estetycznie wykonane, ale to była próba jeszcze wczoraj. I ta kamerka o tak sobie tutaj stoi, no trochę rzuca się w oczy. Ale no wiecie, no to nie jest też tak, że ona nagrywa tutaj wszystko cały czas. Andrzeju, jak to działa? Znaczy ona może nagrywać cały czas, ale my mamy zrobione tak, że nagrywa tylko w momencie, w którym wykryje jakąś niepożądaną sekwencję, czyli albo to jest ruch, albo to jest wykrycie osoby. Tak. To sobie można tym zarządzać. Może nagrywać cały czas, może nagrywać też na dysk w chmurze. U nas nagrywa na kartę pamięci lokalnie i to sobie można pobrać przez aplikację, ale możecie też sobie wykupić plan miesięczny czy tam roczny, Tapoker, czy jakoś tak to się nazywa, i za 16 ziko miesięcznie nagrywać non-stop w chmurę i przechowywać to przez 30 dni, więc nie jest to jakieś drogie, a urządzenie naprawdę ekstra. No wydaje mi się, że dzięki temu będzie można się poczuć trochę bezpieczniej. Macie tu powiadomienie, o, ja wyszedłem sobie od razu, wyskoczyło mi powiadomienie, że wykryto ruch, tak, więc mega fajna sprawa. Tak, i zaraz pewnie, no w sensie będzie widać nagranko, jak tam wychodzimy i się na nią gapimy. No i kolejna rzecz, którą widać, a której no, bardziej wam nie pokażę, no to jest po prostu drugi zamek, który pojawił się tutaj. Tu jest ten, który mieliśmy tak w drzwiach od początku. Tutaj pojawił się kolejny, mocniejszy po prostu, z jakimiś tam już wiecie, atestami czy czymś tam, no jakiś tam. Ma to certyfikaty i inne takie pierdółki. Jest to oczywiście, tak jak Andrzej mówił, właśnie taki zamek, przez który nie powinien się nikt przewiercić. Czy tak będzie? Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że nikt nigdy nie będzie tego testował. Ale wiecie, to tak po prostu, żeby nasza głowa była spokojniejsza, jest ten drugi zamek i jest właśnie ta kamerka. Gdyby ktoś chciał podyskutować o tym, bo spodziewam się, że może komuś przyjdzie to na myśl, że kurde, tak nagrywamy ludzi, bo no mam wrażenie, że takie tematy wywołują pewnego rodzaju kontrowersje w związku z tym, ale wiecie, to nie jest tak, że ja siedzę i podglądam, co robią moi sąsiedzi. Poza tym klatka jest monitorowana, garaż jest monitorowany, ulice na osiedlu są monitorowane, więc i tak to nagrywamy, a poza tym koniec końców, jakby coś się stało, to pewnie też by przyszli o nagranie, więc znaczy, robimy to dla wspólnego dobra. To chciałam powiedzieć, że tak naprawdę z naszymi najbliższymi sąsiadami się w tej kwestii dogadaliśmy. W sensie to była nasza wspólna decyzja, trwały dyskusje, żeby tą kamerę no po prostu postawić. To chodzi jakby tak stricte, wiecie, o nasz komfort. Nie upubliczniamy tego wizerunku, też nie jest tak, że my się gapimy co chwilę, co się dzieje na klatce. To bardziej ma służyć temu, że w momencie, kiedy ani nas, ani naszych sąsiadów nie ma w mieszkaniu, żebyśmy po prostu mogli sobie właśnie włączyć to, żeby nam przyszło to powiadomienie, kiedy ktoś się będzie kręcił przy naszych drzwiach. Idziemy do Andrzeja. A Andrzej co takiego robi? Walczy z pomidorami, bo słuchajcie, będziemy robić obiad. Dzisiaj jest fit. Bo lecimy z obiadem bezmięsnym. Nie powiedziałabym, że fit, Andrzeju, bo ten ser to taki nie bardzo fit. No ale to jest porcja białka i uważam, że to mi jest potrzebne w tym daniu, bo tego by nic tam nie było. Jest tak, pomidory suszone, kroimy sobie na drobne, dolewamy sobie ten olej, co był tutaj na patelni, podsmażamy sobie te pomidory z czosnkiem, potem wrzucamy porcję makaronu. Do tego podsmażamy to w tym wszystkim, dosypujemy oregano, to się 2 minuty tam podsmaży wszystko w sobie, ten olej fajnie wdala nam smaku do tego makaronu. Dorzucamy na koniec szpinak. Smażymy aż zwiednie i na końcu dodajemy ser Favita, akurat kiedyś próbowaliśmy oryginalny ser feta, ten grecki, ale nam tak, smak kozy nie pasuje. To jest, to nawet chodzi o smak kozy, bo ser, który jemy, ten taki, co jest taki kurczakopodobny, jak on się nazywa.
Ale on zaćmienia teraz. Halloumi. Halloumi też jest z kozy i jest spoko. Bardziej chodzi o to, że ser w takiej formie, ten prawdziwy, prawdziwa feta powoduje u nas roztrój żołądka. Więc to jest lepsze dla nas rozwiązanie. Powiem wam, że to jest naprawdę bardzo szybki, bardzo smaczny, no i dosyć zdrowy obiad. Także tak, Andrzej walczy z pomidorkami. Tu się gotuje woda na makaron. Za chwilę będziemy to wszystko wrzucać do woka i zobaczycie, jak to wygląda już na talerzu. Tak się pięknie prezentuje nasz dzisiejszy obiadek. Na razie tylko tutaj do miseczki dodajemy serek Favita. Tutaj domieszamy to później. Na razie jesteśmy głodni. Tak, bierzemy się za jedzenie. I to by było tyle w dzisiejszym vlogu. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie.